rain on them. Dodamy im jeszcze więcej uzbrojenia i będziemy kazać przeczyszczać wszystkie ulice, żeby wyrzucić ich z naszego narodu. Czy zwiększycie żołnierzy ich długość pracy w wojsku? Oczywiście. Dwa lata, świetnie. Wreszcie będą wyjść na wojsko. Tutaj prawda dużo osób chodzi. Tylko początek będzie taki. To co, dzisiaj jest wycieczka ogólnie do Kali Nowej. Mamy normalne lekcje, jedynie dwóch ostatnich nie ma. I właśnie teraz idę i już jak się skończą, to się będziemy widzieli. Don't let me drown. Przepaństwa! Oskić musi wywalczyć! Kurwę psujemy! Jeszcze... I tu czekam! A, tu jest wyjście! Nie! Nawiedzony cukier! Oskicz to generalnie bardzo dobre szaty robi. Halo! A ty co polecam? Polecam się ludzie. Dokładnie. No. To jest do kartofli. No ale niedawno mieliśmy Dni Ziemniaka Krajowe. A. I to było święto. Polecam kanał Oskiczaki. Polecam kanał Oskicza. Oskicz generalnie dobre filmy robi. Ale kalendarz widać, że jest straszny. Kalendarz widać, że jest. No ale ci, co pracują w biurze, tak jak pani Madonna, czy prezes, czy kierownicy, to przychodzą tu i sobie na przykład jedzą śniadanie, nie? Ale zobaczcie, jak to jest widok na staw. Na tej. Bo ktoś tam jest. Gdzie? No właśnie, ja też tam coś widziałem. Na tej wyspie. Gdzie?
jak wyjdziemy za ten, za pałac. No to jak ja wam powiem o tej wyspie, jak idziemy. A, mam pytanie, czy ja mam coś strasznego? Nie ma, ale na przykład są publiczne open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, keep me. Słuchajcie, dalej jesteśmy w tym w Kalinowej. Kasper, nie ściągaj moich. Słuchajcie, dużo zdjęć porobiłem, a to dlaczego zdjęcia, a nie filmy? Bo tego było za dużo obok siebie, a poza tym chciałem jak najlepszą jakość. Dlatego tyle zdjęć zamiast filmu. No ale filmy też są. Mam nadzieję, że wam się podoba, a ja dokończę już. A w ogóle za mną, znaczy ten kościół, a ja już dokończę. Jak już będziemy gdzieś tam, w sensie to co mówię już na miejscu, się razem, czyli w domu. A reszta odcinka oczywiście jeszcze będzie. W autobusie jedziemy zaraz, bo ja wszystko wam powiem. Dobra, słuchajcie, już wróciłem z wycieczki. Dobra, nie.
ogólnie nie wiem, czy bym zastopowałem wideo, ale dobra, właśnie wróciliśmy z wycieczki i ogólnie był nawet spoko, fajnie. I mam do was prośbę, napiszcie mi w komentarzu, czy można nagrywać kogo się chce i wrzucać gdzie się chce, bo z tego co słyszałem, prawo się zmieniło, ale moja pani niby twierdzi, że jednak nie. No i ja nie wiem w końcu, czy można, czy nie, no. Dlatego możecie mi powiedzieć. A ja tutaj zaraz zrobię unboxing tego, co dostałem. Także dobra, chciałbym ci podziękować za wbicie 500 subskrypcji. Wkrótce będzie special. Chciałbym pozdrowić Jacoba, dzięki któremu zdobyłem te 1000 subskrypcji. I Torciowi, dzięki któremu też zdobyłem trochę subskrypcji. Także mega dziękuję wam, naprawdę dzięki wielkie za rajdziki. I w ogóle teraz się utrzymuje 30 osób nawet w streamach, co jest niemożliwe. I chciałbym zobaczyć, ile osób się utrzymuje na odcinkach, więc już teraz zostaw subskrypcję, dzwona i łapkę w górę, aby nie ominęły ci żadne odcinki. No i pierwsza trójka, która była najszybsza, ogólnie od dzisiaj nie będzie tych screenów na dole, czyli pokazywania, kto był najszybszy, tylko ja będę mówił, bo to za długo trwa. Michał Tomaszewski, Maja Dudkowska, hashtag Kasiu Lączko, dobrze mówię? Tak, i Ania Musialska, także dzięki wielkie za pisanie komentarzy. I 10 ostatnich subskrypcji to jest Korpoderan, Florek, Barty Gaming, Grinch, Patryk, RexLife, Wandem, Mateusz Mucha, Edziok i Magda Serduszko. Dzięki wam wielkie za subskrybowanie. A my się widzimy już w nowym pięknym dniu. I mam dla ciebie propozycję. Napisz mi w komentarzu fajny plan właśnie odcinków, bo się w ogóle przepraszam cię za opóźnienie. Tego odcinka miał być w poniedziałek. A dlaczego już tak się opóźniło? Z racji tego, że właśnie mam jakoś tak, że zaraz, bo wiecie, że tak piątek i dwa dni przerwy i poniedziałek, więc nie wyrobiłem się, bo też w niedzielę streamuję i się nie wyrobiłem, więc prosiłbym cię o wymyślenie nowego dla mnie planu, na przykład jeden daily vlog w tygodniu, bo się nie mam co daily vlogować i dajmy na to ileś tam live streamów dziennie. A i w ogóle co z tym piątkowym daily vlogiem? Postaram się, żeby był, ale nie gwarantuję, czyli no możliwe, że nie będzie tego daily vloga w piątek, ale możliwe, że też będzie, bo właśnie mówię, że nie mam co nagrać. Teraz te ostatnie 3 filmiki jeszcze jakoś poszły, a teraz już nie idzie zbyt fajnie, ale postaram się właśnie coś powymyślać na kolejne daily vlogi. Chyba wszystko powiedziałem, no chyba wszystko. Także dzięki wielkie za oglądanie, my się widzimy w nowym pięknym dniu, ja się z tobą żegnam. Yo, i pamiętaj, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Do zobaczenia do kolejnych odcinków, trzymaj dzisiaj, cześć. No i pamiętajcie też, że gry łączą co? Nawet pokolenia, także yo.